Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Ostatnim razem powstała ta stacja kolejki jednoszynowej na środku tego ronda. Powstały też początki parku rozrywki. Na razie może to pięknie nie wygląda, więc też nie ma co tutaj za bardzo pokazywać. No, to już ten parking ładniejszy. Ostatnio to się zaczęło, tak? Czekamy, aż będzie więcej ludzi. 179 na 500, powoli jakoś to się rozkręci. Zróbmy dzisiaj coś, co ja już chciałem zrobić od dawna. Co tak naprawdę było w planach od początku miasta po tej części mapy, tak? Tutaj był dopiero taki początek tej strefy wieżowcowej. Następnie zrobiłem tą galerię, a później chyba sobie zapomniałem o tym, że tu miały być wieżowce. Dobrze, będą kawałek dalej. To nie ma problemu. Nie ucieknie nam ta część. Więc po prostu za tą drogą zrobimy taką strefę bardziej biznesową. Strefę porządną wieżowców, bo już te pobrane budynki tutaj czekają i czekają, a mam tutaj nawet takie wysokie coś, więc będzie ciekawie. No to miała być nowoczesna część miasta, tak? Tam, daleko, za górami, za rzekami, za mostami było stare miasto, a tutaj no miało być jednak nowoczesne, więc przejdźmy w końcu do tego. Ja przejdę do budowy, wy przejdziecie do zostawienia łapeczki pod filmem. No i co? Wyburzyłbym sobie to, bo coś tu z tymi kratkami się nie zgadza, więc wolałbym to zrobić jeszcze raz. Jakąś taką dłuższą drogę, okej, no i od razu lepiej. Jak byśmy sobie to tutaj zrobili? Tutaj zrobimy sobie taką drogę w ten sposób, za tymi wszystkimi domkami, to znaczy domkami, no budynkami mieszkalnymi, połączymy się jeszcze jakoś tak w tym miejscu. I teraz, czy ja tu chciałbym mieć jeszcze jakieś połączenie taką troszeczkę większą drogą? No teoretycznie jest tu już rondo, jest połączenie, tak się zastanawiam, czy jest tu jeszcze sens coś kombinować. Chyba na razie nie. Powinno to wystarczyć. Dobrze, w takim razie to byśmy sobie jakoś tutaj połączyli. To niech będzie w ten sposób. Tak, dosyć ostro. Na razie niech tak dosyć ostro to będzie. Tą drogę sobie zamienimy też na coś takiego. Tak się jeszcze zastanawiam nad tym ostrym fragmencikiem. No, niech to idzie dalej, zawsze coś się tam jeszcze zrobi. Jakbyśmy teraz oddzielili sobie tą strefę mieszkalną od tej strefy bardziej biurowej, biznesowej. Pierwsze co, myślę, że jakimiś zwyczajnymi biurami. Tak, to nawet chyba nie będą biurowce IT w tym miejscu, po prostu zwykłe biura. Jeszcze się okaże, co tu dokładnie będzie, ale niech to będą biura. Tędy byśmy sobie przeprowadzili jakąś wodę, tu można jeszcze przy okazji coś też, żeby nie było takich pustych miejsc, nawet jak tam są tory, trudno. No, niech ta woda będzie, więc czekamy, aż te biurowce się tu wybudują, ale w międzyczasie coś by tu też chyba wypadało dalej poprowadzić. Jakąś taką drogę, na przykład w tą stronę. I teraz, żeby tutaj na pewno nie było nudno, to będzie trzeba coś pokombinować, czyli na przykład tu sobie dojedziemy gdzieś, powiedzmy, może właśnie nie do środka, żeby nie było. Nie do środka, jakieś takie nie za duże rondo w środeczku. Od tego ronda weź się zamykaj. Dobrze, dziękuję. Z tym pojedziemy sobie jakoś dalej. Tu można właśnie takie podłączenie, no to takie rondo w środku osiedla. Ono tam dużo nie będzie robić, bardziej będzie psuło siatkę, że nie będzie wszystko identycznie. To rondo oczywiście też możemy sobie na zielono tutaj zrobić. Tak, niech to już wszystko będzie w tym jednym stylu. No i rondo to jest dobre miejsce, żeby postawić właśnie jakiś ciekawy biurowiec. Wybierzmy sobie coś, ale nie wydaje mi się, że chciałbym od razu coś takiego wielkiego stawiać. Raczej powoli. Takie coś na przykład. Czy ja go już użyłem? Bo jednak nie chciałbym powielać tych budynków. Raczej nie. Tutaj nie widzę nic takiego. Więc ten wielki budynek postawiłbym sobie właśnie przy rondzie. No, widok na pewno będzie dobry. Widok będzie dobry. To jest jeszcze wyższy niż tamte budynki. No i będzie widok właśnie na tą strefę mieszkalną. Mieszkalno-biurową. Nie wiem, czy te biura takie to jest dobry pomysł. Zaraz i tak się tu jakieś IT wstawi. Na pewno obok. Obok tego to już muszą być IT. Ale czy prosto przy tym? Zaraz zobaczymy. Czy to by się dało jeszcze na przykład jakoś przesunąć? Ewentualnie to zrobić można by nawet pod takim kątem i dosunąć do ronda.
Okej, okay, dobrze, tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, tylko żeby ten pomysł był dobry, to trzeba jak najlepiej to wyśrodkować, żeby potem to jakoś dziwnie nie wyglądało. No okej, okay. Taki wieżowiec, niech sobie tu stoi, prawdziwy drapacz chmur, nie taki drapacz chmur, jak tutaj jest w grze, bo w grze drapaczem chmur oni nazywają, nie wiem, czy już tego nie użyłem, czy coś, możliwe, że użyłem, to mogę wam pokazać w mieście, bo drapacz chmur to jest według gry to, tak? Drapacz chmur, niebo i morze, no dokładnie, to jest drapacz chmur według gry. Okej. Okay. Dobra, a to jest wysoki budynek i to jeszcze nie najwyższy. Wracajmy w takim razie do poważnych rzeczy, do poważnej budowy. W środku, na takiej strefie biznesowej, to coś palmopodobne bym postawił. No załóżmy, że to jest najbardziej palmopodobne z rzeczy, które tutaj mam. A nie dałoby się tego troszeczkę większego? O, dobrze, dobrze. Coś w tym stylu, tak? Jakąś taką troszeczkę większą palmę, żeby to się jakoś wyróżniało. Dobrze. To nie jest palma. To się inaczej nazywa, ale nazwijmy sobie to palmą. Szorstkowiec Fortunego. Dobrze, tak, oczywiście. Co tutaj naokoło? Jakieś drzewka, one by dziwnie wyglądały. Jak już coś, to raczej takie krzaczki ze środeczka sobie złapiemy. Złapiemy sobie ze środeczka i takie kółeczko na przykład po zewnętrznej i po wewnętrznej, ale więcej nie. Chyba tak. Takie coś bym zostawił. Ewentualnie, żeby jakoś to jeszcze ciekawiej wyglądało, to podostawiałbym na przykład takich jeszcze kamyczków. O, na przykład niech one będą zwrócone w stronę tej palmy. Ale też nie wszędzie, raczej tak, o, co któryś ten krzaczek tutaj i tutaj. Okej, okay, dobrze, no, jakoś to może będzie wyglądało. Ktoś już tutaj chodzi, pierwsza osoba, którą widzę, żeby tu wchodziła, przejdzie po prostu przez szkło, nie? Rozgląda się? Chyba nie wie, jak wejść. No ja też bym chyba nie wiedział, jak wejść. Czy tu są w ogóle drzwi? Nie ma drzwi, dobrze, nieważne. Biurowiec bez drzwi. No jakoś się tam wejdzie. Zaznaczmy sobie w okolicy strefę. Nie park. Zwykłą strefę. I właśnie granica by była gdzieś na tej ulicy, tak? Na tej ulicy niech będzie granica. I tam już bardziej chciałbym mieć te biurowce IT. No ewentualnie hotele z tej strefy. No tak jak tam. Jak się ta strefa nazywała? To była ta specjalizacja handlowa. Czy to jest wypoczynkowe? Nie, to jest turystyczne. Przyciąga turystów. Hotele, okej, okay, hotele, restauracje, więc jeśli chodzi o handel, to robimy turystykę, a jeśli chodzi o biura, to robimy cluster IT, a jeśli by się pojawiły jakieś mieszkania, budynki samowystarczalne, one też fajnie wyglądają, jakieś tam panele słoneczne czy coś. Jeszcze jeśli chodzi o przepisy, to też można by porobić. Na pewno mecenas dużych przedsiębiorstw, zaawansowane budownictwo mieszkaniowe, jeśli jakieś się pojawi. No i chyba tyle tak naprawdę. Podatkami tutaj nie będę tego ruszać po prostu, chyba tyle, dobrze, tyle wystarczy, nie macie tu wody, nie macie prądu już, no jednak prąd w takim budynku się przyda, woda raczej też, tak sobie to podłączymy, dalej, budyneczki energetyczne pod ziemią, okej, okay, super, także prąd mamy pierwszy wieżowiec i teraz poróbmy sobie właśnie jeszcze te biurowce IT, ale ja bym je robił właśnie tak w kratkę, żeby nie było potem, że dwa takie same biurowce są obok siebie i się stykają. Raczej bym to właśnie porobił na zmianę, czyli cztery krateczki biur, cztery krateczki sklepów, ewentualnie jakoś, no jeszcze tam w jakiejś innej kombinacji, mogą być trzy, czy coś w tym stylu, tu sobie zróbmy cztery, dalej na tym skrzyżowaniu, ok. No i na razie taką alejkę, w sumie to można teraz wszystko zaznaczyć. Dobrze, więc wy się tutaj budujcie. Jeszcze, czy ja bym chciał tu mieć jakiś parking? Oczywiście, parking jak najbardziej się przyda. Zrobimy sobie wjazd. Gdzieś za te hotele. Ja bym to zrobił chyba gdzieś tak dotąd. Tak, gdzieś tak dotąd niech to będzie. Za tym budynkiem jakaś droga też jak najbardziej może być i by się można gdzieś tak z tym połączyć. To sobie jeszcze wybuszmy. Tutaj jeszcze raz to podłączę. OK.
okej, okay, to sobie. Chodź tu, ten buldożer. Wiem, mogę B klikać, no nie nauczę się tego. Znaczy, może kiedyś się nauczę, ale zanim ja się przyzwyczaję B klikać zamiast tamto, to jeszcze z dwie serie pewnie miną. Parkingi, tak, parkingi. Gdzie wy jesteście? Tutaj, w tym. Coś mi się tam kliknęło, nieważne. Nie za duże, po prostu przy tej uliczce chciałbym mieć najzwyklejsze parkingi. Przy tym budyneczku też parkingi. Tu można zrobić parking, tu można zrobić parking, oczywiście. Je można by dać jeszcze na przykład troszeczkę bardziej, o, żeby tu jakieś drzewka postawić. Jeśli chodzi o te parkingi, ja bym je tak przesunął, wtedy jeden z tych można by jeszcze skopiować i dostawić. Tak, będzie ich więcej. Raz, dwa, trzy, jakoś je tu jeszcze ładnie umieścić. Tego można troszeczkę dalej, żeby ten beton tam ładnie wyszedł. Dalej, raz, dwa, trzy, cztery. To sobie przesuniemy gdzieś tak, czy żeby się z tamtym, czy chcemy, żeby to się z tamtym łączyło? No może, chociaż ładnie się nie łączy, to by musiało być gdzieś tu. Może być nawet tu. Tą drogę skróćmy sobie na razie gdzieś tak dotąd i przy tej drodze to ja krateczek nie chcę. Wyłączmy je sobie, tak, 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 bez krateczek, żeby mi się tam nic nie psuło. Jeśli chodzi o ten teren, drzewa czy beton? To znaczy, co by było w takim miejscu? Pewnie beton, troszeczkę drzew, fontanna. Fontanna, no. Fontanna chyba będzie. Chyba będzie dobra, chociaż te fontanny to nie są jakieś super. Ja muszę pobrać jakieś fajne budynki, a nie cały czas tylko te gotowce. Dobrze, na razie niech będzie taka fontanna, a może się znajdzie coś na workshopie, co serio działa, jakaś taka wielka, żeby woda się z tego lała, nie wiem, może podświetlana jakaś, czy coś takiego. Jak macie takie rzeczy, albo o, jak wam się chce poszukać i mi podesłać, bo jak mi podeślecie linka gdzieś w komentarzu czy na Discordzie, to pewnie pobiorę, a tak to zapomnę czy coś, więc jak chcecie, żeby tutaj była porządna fontanna, jakaś podświetlana z naprawdę lejącą się wodą, to możecie mi znaleźć. Dziękuję bardzo. Dobrze, więc coś takiego i te palmy jeszcze, tak? Te palmy można by tu właśnie postawić, tylko beton będzie trzeba wymazać spod nich. Fontannę jakoś bardziej na środeczek sobie przesuniemy. Rozmiar pędzla 1. O, dobra, wymarzemy i najwyżej przesuniemy je, żeby były bardziej na środku tych dziur. To miejsce, ty chodź tutaj ładnie na środek, na trawkę i ty też na trawkę. Tu chyba można by, o, domalować tego betonu, no właśnie. No coś w tym stylu, tak, troszeczkę palm, jakaś tam fontanna. Do tego może jakaś ścieżka. Tutaj może coś być, tak, żeby dało się tam przejść, ale halo, halo, ja nie chcę tego na moście. Co to jest? Co to jest? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Cały budynek mi chciało wyburzyć. Co jest? Halo. Jeszcze raz. Stąd dotąd, okej. I sobie to najwyżej przesuniemy. Gdzieś tam dotąd, tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Okej, stąd gdzieś dotąd, żeby się dało przejść. Po tej stronie myślę, że to samo. Też byśmy chcieli mieć przejście na przykład w te okolice. To się uda? Okej, udało się, super. Także przejścia są, do tego więcej palm. To sobie skopiujemy, wstawimy tutaj. Dalej. Na wjeździe na parking też może być jakaś palma w tym miejscu, żeby tego wszystkiego nie betonować. Okej. Po drugiej stronie też chciałbym mieć budynki. Też chciałbym tu mieć budynki. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdybyśmy na przykład stąd wyprowadzili taką drogę i teraz z tymi krateczkami, no najlepiej byłoby tak. I się mieszczą. Super. Cztery kratki, czyli będzie ciasno, a w środku parking prawdziwy taki z drogą. Tutaj może być problem, ale to też może zaraz jakoś się uda ogarnąć. To przesuniemy gdzieś tak dotąd. Tutaj też ładnie wyszło. I teraz. Teraz. Jak to zrobić? No, można by to zrobić od tych linii pomocniczych. To na pewno. Inaczej. Dobra, ja to wyburzę. Zrobimy sobie stąd coś takiego, dotąd, to dalej i stąd dotąd. Okej,
Dobra. Wybórzmy to. W takim razie taka droga niech tu będzie. Tu, czy to by wyszło? To by wyszło ładnie, ładnie. Dobra, będzie coś z tego. Coś z tego będzie. Tylko przy okazji też zobaczyłbym, czy jest jakiś jeszcze może wieżowiec ciekawy do postawienia, żeby mniej więcej już mieć plan, jakby to wyglądało. Okej, takie coś jest, tak? Takie coś jest, tylko niech się gra zapisze. No to jest troszeczkę niższe, ale też myślę, że ciekawe. Wyższe, to znaczy troszeczkę wyższe niż biurowce IT. Dobrze, zobaczmy. No niech będzie. Tak, jakiś taki bardziej unikalny wieżowiec IT. Dalej, tu już za dużo nie ma. Został nam jeszcze ten gigant. Z gigantem sobie jeszcze poczekamy. Jest jeszcze coś takiego, ale to jest z gry. Możliwe, że będę musiał poszukać jeszcze więcej tych wieżowców. Na razie niech tyle będzie. Tutaj teraz, w tym miejscu zrobimy sobie troszeczkę biur. Tu jakieś hotele, dalej popsute krateczki. No dobrze, to przy okazji te biura się rozdzielą, będą inaczej pewnie wyglądać. Tu jakiś hotel, zróbmy dalej hotelik tu i na przykład jakiś taki dłuższy pas tych biur. W tym miejscu też na przykład jakieś biura. W ogóle w tym miejscu to by chyba jakaś ścieżka też mogła być. Tutaj, o, do tego narożnika, a pomiędzy tym to się jakieś drzewka powsadza, czy coś w tym stylu, o. A możecie sobie tędy jakoś przechodzić. Tu raczej nie będę tego psuł, nie, bez przesady, tego nie zepsujemy. W tym miejscu myślę, że jak najbardziej hotel może być. Tu jakiś hotel, może więcej tych biur jednak. Te krateczki, coś tutaj nie za ładnie. To się chyba by dało naprawić. Czy nie? Chyba nie. Nie, dobra, tego się nie da naprawić. Także tak będzie musiało być. Coś z biur tutaj, jakieś hotele. A jeśli chodzi o te brzydkie kratki, to ja się boję, że tutaj to nie wyjdzie za ładnie, ale może się mylę, mam taką nadzieję. Takie biura mniejsze, takie biura. Okej, wy tu jeszcze nie macie wody. Już. Doprowadźmy sobie tą rurę jakoś tędy, to z tym sobie połączmy, dalej jeszcze niech to idzie, pięknie. Jakoś to rośnie. Trzeba by może, zanim pójdę dalej w tamtą stronę, zagospodarować może teren w tych okolicach, ale tutaj ludzie chodzą, będzie trzeba im jakiś autobusik zrobić albo metro, pewnie metro, albo kolejkę jednoszynową, to jeszcze zobaczymy. Stąd, dotąd i dotąd takie połączenie tutaj bym chciał, czy to z tym? A niech będzie. I tu można by dać ten park taki, Plac Paradoks, czy jak to się tam... Plac Paradoks, chociaż on jest mały. On jest troszkę mały, ale to jego może gdzieś przy rondzie, tu żeby się pozbyć tych takich nieładnych kratek. Dobrze, niech taki Plac Paradoks właśnie tu sobie będzie. I żeby jeszcze go jakoś wkomponować w okolice, to zrobimy, o, taką ścieżkę. Ścieżkę bliżej do parku, żeby nie było widać tej przerwy. A na tym zielonym terenie można by jakichś właśnie takich mniejszych palm podostawiać. Raz, dwa, trzy, do tego krzaczki pomiędzy, żeby naturalniej wyglądało, że coś jednak tutaj jest poza tym. Może nawet jakieś takie roślinki, tylko raczej coś małego, raczej coś mniejszego. Dobrze, tam kolejny rok to może na razie się tym nie będę zajmować. Chyba już tak mamy wystarczająco tych prac tam napisanych. Na razie nie trzeba. Okej, jakiś taki właśnie teren w sumie? To by można też w tym rondzie powstawiać. Zawsze to takie kwiatuszki lepiej wyglądają niż taka goła ziemia. Okej, dobra, troszeczkę ładniej będzie. Co tutaj? Tu bym chciał w sumie biura mieć całe takie. Nie wiem, czy ono się wybuduje takie wielkie, ale może coś kiedyś tutaj wyjdzie takiego. Sklep czy tam hotel? Okej, taki niech będzie. No i tutaj myślę, że właśnie tak w krateczkę. Czyli raz hotel, raz biuro. Nawet mogą być w taką szachownicę na zmianę. Tak. I tutaj coś przy drodze. Do tego jeszcze tu by coś trzeba. Tu by trzeba albo ścieżkę, albo drogę, żeby jednak jakieś połączenie było. Weźmy może ścieżkę. Tak, ścieżka wystarczy gdzieś tak na środeczku. Dobrze, może być na środeczku. Będzie lekki odstęp między budynkami, ale to też zawsze warto, żeby coś tam tego odstępu było, żeby nie było jedno na drugim. Coś tu może jakoś tak bardziej nieregularnie, jakoś tak pomieszane troszeczkę. Okej, żeby to potem wszystko identycznie nie było. Nawet to bym wymazał tutaj, coś takiego zaznaczę. Dobra, i wszędzie jeszcze biura.
Pięknie. W tym miejscu jakiś taki większy plac z tymi biurami. Problemy ze zmarłymi mieszkańcami widzę. Na szybciutko bym się tym zajął, żeby nie było jednak takich problemów w mieście. Gdzie można krematoria? Tu gdzieś przy skrzyżowaniu? Raz, dwa, okej. No tu są problemy, więc tu niech mają krematoria. Można by jeszcze na przykład gdzieś na tej drodze przy torach jakieś krematorium dostawić. Przy tej głównej alei może nie. Na razie powinno tyle wystarczyć, chyba że jeszcze jakieś jedno. Okej, tutaj macie, miejcie, cieszcie się. Basen, hala sportowa z siłownią, ogród jogi. Hala sportowa z siłownią. Siłownia gdzieś właśnie na takiej strefie biurowej, myślę, że jak najbardziej okej będzie. Możemy sobie to tutaj postawić i to można by właśnie jakoś chyba dosunąć do tej ścieżki bardziej. Okej, no, to jest fajne, bo akurat można tutaj dosunąć. No, a po drugiej stronie chyba standardowo idziemy z jakimiś hotelami. Myślę, że właśnie przy takiej hali z siłownią niech będą hotele, a kawałeczek dalej już jakieś biura. Tutaj coś, tutaj coś, tutaj coś, może nie tak, bo to bez sensu wyjdzie. I całą resztę na przykład jeszcze tymi hotelami. Mam nadzieję, że ich nie będzie za dużo. Bo się może okazać, właśnie. Brak wystarczającej liczby klientów. No, przesadziłem troszeczkę. Zróbmy może troszkę tych budynków. Pytanie, czy hotele bardzo hałasują, czy nie? No, hałasują. Hałasują. Okej, więc naokoło mieszkań raczej bym porobił jakieś biura. No będzie po prostu nowoczesna strefa mieszkalna pomieszana z biurami. To na pewno trzeba całe oddzielić. Tak, tak, tak. I jakieś właśnie mieszkania trzymałbym bardziej w takiej strefie, gdzie tylko biura by były. Czyli na przykład tu byśmy sobie zrobili taką zaciszną okolicę. To na przykład jeszcze z tym można jakoś połączyć i tu może bardziej taką strefę mieszkalno-biurową. Wszystko sobie chyba połączymy. Wszystko tylko, że tu i tak by trzeba... Okej, to zróbmy to jakoś ciekawiej. To sobie wyburzę z jedną krateczką odstępu. Zawsze tam jakoś przyjemniej, tutaj nie musi być. I teraz mieszkania. Jeszcze tylko bym sprawdził na szybciutko, czy ta strefa tu sięga. Tak, ona sięga, chociaż tu się już kończy, więc przedłużmy ją sobie. To jeszcze tak, 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 okej. W tym miejscu może być właśnie więcej mieszkań, takich nowoczesnych, nawet to wszystko. Tak, to wszystko sobie zamalujemy, a tu zrobimy oddzielenie tymi biurami od tej troszeczkę głośniejszej strefy. Pięknie, troszkę też blisko autostrady, ale to już powiedzmy, że jakoś przeżyją. Po tej stronie może więcej takich zwykłych biur, aby ich za dużo nie było. Sklepiki jakieś małe, bardziej osiedlowe, tą stronę na razie sobie tak zostawimy. No dobrze, dobrze, jakoś to się rozwija. Ja bym na razie może to zostawił i teraz jeszcze przeszedł na ten nasz kampusik, taka druga część odcinka, bo ostatnio, jak pewnie pamiętacie, coś tutaj nam się odblokowało, co nie? Stołówka szkoły humanistycznej już gdzieś była, tak, to mieliśmy. Fontanna, na fontannie chyba skończyliśmy te dwa odcinki, czy tam trzy odcinki temu. Biblioteka, biblioteki nie mogło być, nie, biblioteki nie ma. Postawmy ją sobie na przykład naprzeciwko tej fontanny, w tym miejscu. Następnie klub artystyczny, tego też nie było, gdzieś na przykład przy tej ścieżce, okej. Tak dosyć zwarty chciałbym mieć ten kampus, nie żeby się tak rozrastał czy coś, tylko wykorzystać te miejsca. Sekcja dyplomów, to jest troszeczkę duże. I by się tu zmieściło, tak, naprzeciwko tej fontanny. Fajne miejsce tu będzie, właśnie tak w środeczku, bardziej przy tej fontannie. Te różne budynki, to sobie tylko jeszcze troszeczkę przesuniemy, pięknie. Coraz mniej mi się te drzewa podobają, niedługo je zmienię pewnie. Jeszcze chwilę wytrzymam. Pomnik osiągnięć szkoły humanistycznej 1. Pomnik osiągnięć gdzieś przy wejściu, czy coś? Tak, żeby wszyscy widzieli, to może gdzieś tu. Na tej drodze takiej z przystankiem i z metro. No, taki pomniczek może właśnie tu stać. Chociaż ja bym go może jakoś nawet bardziej o... Bardziej tu bym go gdzieś nawet. O, coś takiego. Niech on będzie pod takim kątem. I do niego byśmy sobie zrobili na przykład jakąś taką ścieżkę nawet żwirową. Nawet żwirową, tylko właśnie, nie chcę się łączyć z tamtą, bo wtedy to nie będzie za ładnie wyglądać. Raczej bym ją tak luźno połączył, po prostu, o, niech ona sobie tu podjeżdża i gdzieś tam dochodzi w tamto miejsce, o.
i ten pomniczek wtedy na tym skrzyżowaniu tak pięknie będzie. Co jeszcze? Czy to już jest wszystko z tych rzeczy? Tak, chociaż nie, mamy jeszcze szkołę ochrony środowiska i to raczej jest duża rzecz, no właśnie, bo to już są te konkretne szkoły i to by trzeba chyba gdzieś w tej okolicy postawić. Zróbmy sobie może taką drogę jeszcze. Drogę, nie ścieżkę, tak. Niech tam będzie jakiś porządny dojazd. Może nawet tu się gdzieś z osiedlem niedługo połączymy. To się jeszcze okaże. Taką szkołę gdzieś tak za tym głównym budynkiem. Okej, mogą być dosyć blisko. I skoro to jest tak blisko, to ja bym tu jakieś przejście jeszcze dołożył. Stąd dotąd, tak. Niech to będzie jakaś taka wspólna ścieżka dla jednego i drugiego budynku. Tą ścieżkę można by też na przykład naokoło zrobić. Tak, można by. Tak by można. To sobie tylko bym kawałeczek dosunął. O, żeby ta chociaż... Dobra, niech to będzie z jakimś takim odstępem. I w takim razie w tym odstępie... Tu w ogóle jakieś takie krzaczki są. Czy one są z tego budynku? Chyba tak. Chyba tak, to mi się nie podoba. Nie to. Znaczy, dobrze, budynek chyba musimy troszkę przesunąć. Troszeczkę go musimy przesunąć w tą stronę, żeby ten krzak tutaj nie wchodził. A jeśli chodzi o te krzaczki, to moglibyśmy ich troszkę na przykład tu dodać w jakiejś linii. No tak, w linii po prostu w ten sposób jakoś ogrodzić tą szkołę, dokładnie. Niech coś takiego tu będzie, skoro już sami takie mieli, to dołożymy im tego jeszcze troszkę więcej. No i dalej po tej stronie myślę, że podobnie, czyli stąd z anarchią i jeszcze tutaj. Tak czy nie? Okej, dobrze. Coś mi się tam nie kliknęło. Jeszcze raz w takim razie dotąd te krzaczki, po tej stronie myślę, że tak samo, czyli gdzieś tak dotąd i za tymi drzewkami dalej sobie podjedziemy w to miejsce. Super, czyli ta szkoła ładnie tu powinna wyglądać. Jeśli chodzi o wodę, tędy tutaj coś naokoło, tak i tak, tam wszędzie raczej jest woda. Okej, zmieniłbym te drzewa, naprawdę, bo one są za duże. Może i fajne, takie stare, ale nie na tych wąskich drogach, to znaczy na tej głównej drodze nawet bym je zostawił, tak, ale na tych małych dróżkach to one niestety są troszeczkę za duże, troszeczkę bardzo, może takie bardziej, też wyglądają na takie starsze drzewa, a nie będą przynajmniej takie wielkie, to sobie wszystko tutaj zamienimy, to sobie zamienimy, na tej ścieżce też, przecież to jest takie wielkie, że to... No brzydko wygląda, brzydko. Tak. Tutaj i na tej drodze też. Tam nie chciałem. Tam niech sobie będą te duże, zaraz to naprawimy. Przy tych ścieżkach nie ma za bardzo. Okej, to jak nie ma, to niech nie będzie. Tu wracamy, to były te drzewa, te pierwsze, tak, to były te pierwsze drzewa. No właśnie, na alei niech będą, ale tutaj raczej coś innego. No dobrze, możecie sami ocenić, czy to ładniej teraz wygląda. Przynajmniej jakoś przejrzyście jest na tym kampusie. Jeszcze ci parkujący mi tutaj się nie podobają. To znaczy fajnie, niech mają miejsca parkingowe, ale nie na głównej drodze dojazdowej, tak? I tu raczej też nie przy skrzyżowaniu, nie na tym wjeździe. Tego raczej nie chcemy, jak już bardzo, bardzo chcecie gdzieś parkować na kampusie, co raczej jest normalne. To zrobilibyśmy, zrobiłbym wam jakąś drogę tu, znaczy drogę, no tak, drogę, zwykłą taką drogę betonową, parkingową, na przykład w to miejsce, przesuniemy sobie ją nawet kawałeczek dalej, jakoś tak dotąd, nawet jeszcze troszeczkę dalej, żeby się zlała z tą ścieżką, okej, taka dróżka i teraz od tej dróżki zrobimy sobie raz i dwa, przesuniemy te parkingi jakoś bardziej na środek i teraz mamy do wyboru albo ozdobić te parkingi naokoło, albo zalać wszystko betonem. Wybieram opcję ekologiczną, czyli drzewka, czyli krzaczki. Stąd, choć tu zapisuje się. Te 7 minut naprawdę szybko mija. Co chwilę po prostu widzę to zapisywanie, a to jest co 7 minut. No dobrze, dobrze. Jak się tak buduje, to szybko mija. Dobrze, tu jeszcze dotąd gdzieś... No, bez tego jednego, ten jeden to już najwyżej sobie
ręcznie tutaj dosadzę, żeby to było zapełnione. Okej, no, także naokoło parkingu coś w tym stylu. Ten kampusik ładniej wygląda i myślę, że po tej stronie można by właśnie podobną rzecz zrobić. Też te parkingi, tylko pytanie, jak one się tu pomieszczą. One się zmieszczą, tak, nawet jakbym tu zrobił taką drogę, to one się powinny zmieścić, tylko też trzeba ją tak ciasno tutaj zrobić, przesunąć i dosunąć do ścieżki w ten sposób. I teraz raz i dwa, więcej nie wejdzie. Raz i dwa, to sobie przesuniemy. No, ale tam jest mnóstwo miejsca, więc też bym to zrobił właśnie tak, żeby naokoło był taki pas zieleni. I na tym pasie zieleni zrobimy jeszcze więcej zieleni, czyli właśnie takie krzaczki. Zacząłbym może stąd. Dobra, zróbmy najpierw to. To jest jednak ważniejsze. W sumie, czy to jest ważniejsze? No powiedzmy. Tak i z tym jakoś... Jakoś stąd. Okej, nie podoba mi się jeszcze, że ten autobus w tym miejscu zawraca. To nie jest zbyt dobre miejsce na zawracanie. Jak ty byś pojechał? W ogóle co to jest za linia? Już ostatnio się jej przyglądałem. No gdzieś tam jedzie taka dodatkowa. No. No nie fajnie zawracasz, nie fajnie. Trzeba by zrobić coś. Zrobimy tu jakąś zawracajkę. Zawracajkę jednokierunkową naokoło tego parku. Sala zewnętrzna, otwarta sala szkoły humanistycznej, no dokładnie. I niech ten autobus po prostu tu zawraca, bo tam to jest przesada. I mógłby na przykład też się tu gdzieś zatrzymać w razie czego, może troszeczkę dalej. Tam sobie będą mogli też wsiąść, jakby bardzo chcieli. I co jeszcze? Jeszcze drzewka, tak? Jeszcze drzewka, to są te drzewka. To są te drzewka, tu sobie je wszędzie wstawimy też na tą drogę. Anarchia wyłączona, dobrze, wyłączona, chociaż tu mi się coś nie podoba. Nie to. Te leśne drzewa mi już z tej drogi poszły. Tu ich nie ma, tak, dobrze. No i teraz chyba będzie lepiej. Także mamy parking, tu jeszcze jest w razie czego miejsce na jakąś kolejną szkołę, na jakiś kolejny budynek. Jeśli chodzi o ten cały teren w środku, tu już raczej się nic nie zmieści, więc ja bym, o... Przy tych budynkach już są te krzaczki, tak więc ja bym po prostu zrobił tak, żeby ten teren cały był właśnie w tym stylu, tutaj zazieleniony, cały w takiej wysypce, to sobie właśnie tak zaklikam tutaj, no bo co innego, nie wiem, jakieś ścieżki czy coś, no już bez przesady, tyle tych ścieżek, no można by jakieś ścieżki, ławeczki, ale niech tu będzie bardziej tak zielono, no jak będą chcieli, no to sobie tam wejdą. Dalej może jeszcze coś w tym miejscu, troszeczkę więcej tego, okej, tutaj coś przy tej drodze jakoś tak, to jeszcze zostawiam, tu się może coś zmieści, więc nie będę tego wypełniał. Dobrze. Tu jest troszeczkę miejsca, ale może tu już nie te krzaczki. To znaczy, może krzaczki też, ale jednak jest dużo miejsca, więc może najpierw jakieś drzewa. Między drzewami dołożyłbym sobie tych krzaczków. Okej, coś takiego. Tutaj też troszeczkę tego, niech już cały ten teren w tym będzie po prostu. Tutaj, dalej, w tym miejscu też drzewa. Tutaj też teoretycznie można by jakieś drzewka pojedyncze zasadzić. O, może to jeszcze ładniej teraz będzie wyglądało. Tutaj też drzewka i między drzewka jeszcze tych krzaczków troszeczkę. No i będzie ładnie. Mam nadzieję, że będzie ładnie. Tak, coś jeszcze. Dobra, wystarczy chyba. Chyba wystarczy. Tak, na razie wystarczy. Na razie ten kampus chyba wygląda ładniej niż go zastaliśmy dzisiaj. Wygląda ładniej. Możemy sobie właśnie tak jak ostatnia, taka tradycja, może nowa właśnie, może właśnie nowa tradycja na koniec odcinka. To też możecie oceniać, żebyśmy zwiedzali tak bardziej z bliska. Gdybyśmy zwiedzali z bliska, jak to wszystko wygląda. No zrobiło się zielono. Nie ma już tych takich wielkich drzew, które wszystko zasłaniają. To na pewno na plus. Jak wyglądają parkingi? No fajnie. Na razie może nie ma chętnych.
żeby tu parkować. Ci tu znowu zaczęli przy drodze parkować, ale to zaraz sobie zmienimy. Tutaj ładnie ta szkoła też ładnie się prezentuje. Na szybciutko wyłączmy im jeszcze możliwość parkowania na tej drodze. Aha, cała droga się taka zrobiła, super. Bez parkowania na tej drodze też, od tego są parkingi, żeby parkować. Okej, okay, no super, pięknie sobie pod szkołą parkują. Jeszcze jeśli chodzi o zwiedzanie z bliska, to mamy do zwiedzenia tą okolicę, zobaczcie jakie ładne tutaj te ekologiczne budynki, troszeczkę blisko siebie, no ale to już mam pewien pomysł, tam sobie troszeczkę miejsca zostawiłem, ale to może kiedyś coś, no jeszcze nie wiem na pewno, ale coś tam planuję ciekawszego. No, także są te wieżowce, jest ta hala, tutaj mamy takie przejście, to jeszcze będzie oczywiście do uzupełnienia, przy tym rondzie też ten wieżowiec piękny, zakręcony, taki wysoki. Te palmy, fontanna tutaj parkują oczywiście na tej drodze, na której nie powinni. Mają parkingi, parkują na drodze przy parkingowej, no ale to już taka ich logika. Także na pewno jest gdzie zaparkować, jest ładnie, są hotele, są wieżowce, jest, jakie brzydkie, opuszczone coś. No okej, okay. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeśli tak, to łapeczka w górę, jeśli wam się nie podobał, to łapeczka w dół, więc no nie macie wyboru, znaczy macie wybór, albo w górę, albo w dół, ale zostawcie po prostu. Dziękuję za oglądanie, w komentarzu możecie coś napisać, nie wiem, coś sobie wymyślicie. Dziękuję za oglądanie i słyszymy się następnym razem. Cześć, do następnego razu.